Kurczę, no myślałem, że to ja mam łeb do interesów, ale Huawei wynalazł kartkę za dwa kafle. Papierowy tablet MatePad Paper do e-booków, notowania i z wbudowaną prenumeratą proroka codziennego. Pisanie i czytanie jeszcze nigdy nie było tak drogie. Ale jest całkiem spoko, rozpoznaje moje pazgroły lepiej niż pani od polskiego i w przeciwieństwie do niej rozumie nawet emotki. W książkach nie muszę zmieniać strony co 8 sekund jak na Kindlu, bo na tym rozmiarze mieszczą się więcej niż dwa zdania. Chociaż teraz wychodzi na to, że czytam mniej stron dziennie. Co na to Olga Tokarczuk? A notowanie i szkicowanie jest naturalne, super płynne, bez żadnych opóźnień i nawet w dotyku ten ekran jest trochę jak kartka. Więc w sumie niby płacicie to 2300, ale to tak jakbyście osobno kupili dyktafon, przeglądarkę internetową i blok rysunkowy, więc to w sumie nadal jest drogo. Ale fajne i tak jak zawsze mówię na OLX, za pół ceny bym brał.